protest pod szpitalem wojewódzkim w Krośnie. Członkowie stowarzyszenia Czyń Dobro Mimo Wszystko oraz zarząd NSZZ Solidarność Regionu Podkarpacie nie zgadzają się z decyzją NFZ-u. Fundusz nie zaliczył krośnieńskiej placówki do trzeciej grupy w tzw. sieci szpitali. Zdaniem protestujących szpital spełnia wszystkie wymagane kryteria. W sprawie sieci szpitali dyrekcja krośnieńskiej placówki złożyła protest w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dziś otrzymała odpowiedź negatywną. To znaczy, że szpital pozostaje na niższym, drugim stopniu w sieci placówek. Jeżeli nie będzie pieniędzy na szpital, który gwarantuje trzeci stopień referencyjności, a to jest 80% dotowania wszelkich usług medycznych, to znacznie spowoduje obniżenie świadczonych na rzecz pacjenta usług specjalistycznych. Protestujący mają pretensje, że w sprawie krośnieńskiego szpitala NFZ nie wziął pod uwagę rzeczywiście wykonywanych procedur leczniczych. Jeżeli, proszę Państwa, w naszym szpitalu wykonuje się ponad 200 operacji zeza u dzieci, a zarzuca się, że nie ma oddziału dziecięcego okulistycznego, no to coś tu nie bardzo to rozumiem. W ten sam sposób potraktowano otolaryngologię dziecięcą. Zdaniem dyrektora szpitala leczenie wysokospecjalistyczne dzieci na pododdziałach okazało się pułapką. W przypadku okulistyki i otolaryngologii dziecięcej nie mieliśmy odrębnego kontraktu, rozdzielonego kontraktu. Realizowaliśmy świadczenia dla dzieci w obrębie jednego kontraktu, ale nie mogliśmy mieć rozdzielonego tegoż kontraktu, ponieważ nigdy Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Rzeszowski nie rozdzielał tego kontraktu, więc no, z racji tego nie mogliśmy go mieć. Protestujący przypominali dziś także osiągnięcia szpitala w Krośnie w dziedzinie urologii, także tej onkologicznej oraz ortopedii. Piąte miejsce w Polsce dla okulistyki, różne inne wysoko w rankingach, inne oddziały. To po prostu powoduje, że nie zgadzamy się z tym, żeby zakwalifikować nas ten szpital o takim poziomie, o takiej klasie, żeby zakwalifikować do drugiego poziomu. Dyrekcja szpitala w Krośnie zapowiedziała wystąpienie z kolejnym odwołaniem. Tym razem to prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie. Z klasyfikacją w sieci szpitali nie zgadzają się też m.in. Szpital Powiatowy w Dębicy oraz Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie.